Słuchajcie, drodzy widzowie, zapraszam was na... W ogóle chciałem wam przeprosić za ostatni odcinek kariery Realu Madryt, który był na trybie poklatkowym. Od razu przepraszam za to, że nie zauważyłem tego i tak szybko się tam przemieszcza film. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Następne mecze już będą normalnie, a teraz... Dzisiaj będzie już mecz z Walencją, ale pierwszy mecz, który chcę wam nagrać teraz, to oddzielnej kariery reprezentacją Polski, tej samej osoby, czyli Pawła Matki. Mecz z Węgrami w ramach eliminacji do... Mistrzostw Europy, czyli na razie jesteśmy na pierwszej pozycji, mamy 9 punktów, za nami Francja 6, następnie Włochy z 4 punktami, Słowenia. Ale to jeszcze zobaczymy, jak się układa tabeli. Ale dzisiaj też postaram się wygrać, ale do zera, nie? Jak się nie uda do zera, to chociaż postaramy się wygrać. I nie faulować. Także do usłyszenia już w meczu. Zostawiam głos komentatorowi. Do usłyszenia. I cześć. Na to chyba będą dwie gwiazdy i bo nie wiem. Dobra, zostawmy tak, żeby się odróżniali. Od razu mówię, ustawienia gry będą 4 minuty. Także. O nie, o żeś ty. Kapitanem nie zostanie Ikonek, tylko zostanie Lewandowski. I dziękuję bardzo. I nie ma tak, że boli. Także rozpoczynamy mecz. Pominę już. Chociaż hymny może nie będę dostawał. Ale wolę pominąć na wszelki wypadek. Dzisiaj pominę hymny. Czwarty mecz rozgrywek grupowych to okazja do wyciągnięcia wniosków ze wszystkich popełnionych dotychczas błędów. Tutaj już nie ma miejsca na pomyłki. Tak, drużyna jest już sprawdzona, a trener wie, na co stać poszczególnych zawodników. Ważne, aby tego meczu nie przegrać w głowach. Zawodnicy grający w dzisiejszym meczu zdają się być bardzo podekscytowani możliwością sprawdzenia swoich umiejętności. Niewątpliwie już samo powołanie do kadry jest zaszczytem, którego nie każdy dostępuje, a przed nimi występ przed pełnymi kibiców trybunami. Jest groźnie, może strzelać! Gol! Brawo! Pierwsza bramka w meczu przed własną publicznością. No to mamy gola strzelanego przez kapitana. I to w jakim stylu? Wspaniały przykład dla jego kolegów. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Ależ precyzyjnie posłał tę piłkę w dolny róg bramki. Fantastycznie przymierzył. Pierwsza bramka w tym spotkaniu spada w 6. minucie. Wydawało się przez chwilę, że będzie bramka, ale bramkarz zdołał złapać piłkę. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Może zdecydować się na strzał. Robert Lewandowski strzela. Mamy bramkę. Ale ładnie uderzył teraz tę piłkę.
zapisać sobie na konto już drugie trafienie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No, 2-0. Ofensywna gra opłaca. Elek. Zieliński. Popatrzmy na tę bramkę, oddalają się jeszcze bardziej od rywali. Bezlitośnie wykorzystują dzisiaj każdy ich błąd. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Ja tak właśnie, coś mi się wydawało, że coś jest w ten sposób powinien chyba być. Kamera i go patrzę, czy się nagrywa dobrze, czy dobrze się nagrywa. Które się to należące Pawiakowskiemu? No i znowu są przy piłce, ważne przejęcie. A wyraźnie ma ochotę powiększyć swój dorobek bramkowy. Nemanja Nikolić. Jest zawodnik na czystej pozycji. Zdecydował się na strzał. Są moje gry, a jest tak łatwo, to mi dadzą. Trzeba ich... Może uderzać na bramkę. Fantastyczna forma strzelecka, a ta bramka to już jego trzecie trafienie. Czy na tym poprzestanie? Spójrzmy na jego piękne uderzenie, hat-trick, to jego wielki dzień. Jest w niesamowitej formie, wykorzystał bezbłędnie wszystkie okazje. No dobrze, bo już teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. No nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Nie o to chodzi. Ma do kogo zagrać. Nemanja Nikolić. Nik. Wracający po kółka. Może spróbować. Niestety nie ma gola. Piłka odbita od słupka. Wraca na murawę. Nemanja Nikolić. Jakub Błaszczykowski. No, świetnie go obrał. Dobra okazja do oddania strzału. Brawo, Polacy! Fantastycznie się go dzisiaj ogląda. Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców. Spójrzmy na to z innego kąta. Dobra, zróbmy tego. Tego i ten Błaszczkowskiego, bo widzę, ci już naprawdę lepiej liczą, czyli tak. Wilczek, Krasicki za Błaszczkowskiego, Rychonek tu. Biała decyzja trenera. Zmiana aż trzech zawodników. No to wygląda jak zderzenie z czołgiem. Deklasacja 5-0 i nadal atakują. Złe podanie i strata w środku pola. Wilczek. Dobrze odebrał teraz tylko przeciwnikowi.
Zieliński. Nemanja Nikolić. Wilczek. Grzegorz Prychowiak. No, tylko zera do przerwy, jeśli będą tak skuteczni. Wysoko prowadzą, zdecydowanie dominując nad rywalami. Byli dużo lepsi w tej pierwszej połowie. Sędzia rozpoczął drugą połowę czwartego meczu grupowego. To już nie przelepki, coraz mniej miejsca na błędy. Trzeba grać o zwycięstwo. Dobre, dalekie wybicie. Wilczek. Uderzenie. Świetnie interweniuje. Wznowią grę rzutem rożnym. I przejmuje teraz piłkę. No niestety, nie będzie tutaj bramki. Aż dwóch graczy zostało zmienionych w tej drużynie. Wilczek. Wybiega na pozycję. Uderza! Ależ piękna ucieczka. Zrobił to fenomenalnie. Szkoda, że wykończenie pozostawia tak wiele do życzenia. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Powinien dośrodkować. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Wilczek. Oddaje piłkę koledze. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Może zdecydować się na strzał. Wygląda na to, że już nie bardziej się chce wysilać. Niby ciągle atakują, ale jakoś tak bez przekonania. Trener decyduje się na zmianę. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Milik. Jest przejęcie i mają szansę. Dobre przejęcie podania w środku pola. Ważne, że nie jest osamotniony. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Nie wiem, czy to zagranie zasługiwało na jakąkolwiek inną decyzję. Żółta kartka i mamy chwilową przerwę w grze. Tak, to dobra decyzja. Zawodnik próbował wykorzystać przewagę i było to stanowczo niesportowe zachowanie. Teraz może się to zemścić na jego drużynie. Szansa! Wilczek! Wow, ale zabranił! Dobrze i przejął. Seraj. Przechwycili przeciwnicy. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Seraj. Strata w środkowej strefie boiska. Wilczek. Uderzenie w stronę bramki. Gol!
To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Mamy podwyższenie wyniku i tak już było właściwie po meczu, ale trener na pewno będzie zadowolony, że jego drużyna gra do końca. To już jest knockout. Pozostaje czekać, aż sędzia litościwie zakończy to spotkanie. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Wszyscy oczekiwali wysokiej wygranej, no i mają satysfakcję. Przeciwnik nie zawiesił zbyt wysoko poprzeczki. Ładne wejście, przejęcie piłki. Ależ walczą o piłkę. Jest szansa. Świetnie, brawa do bramkarza. Ustawiający zawodnicy w polu obu drużyn będzie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Co za świetna interwencja w ostatniej chwili. Wybił dokładnie z linii bramkowej. Szansa na... Piękna interwencja. Gustaw, gol! Brawo, Polacy! Ale weszła. To pokazuje różnicę klas. Nie ma żadnej litości. Nie zdziwiłbym się, gdybym się jeszcze dobrze. Tak, są dziś całkowicie bezwzględni. Obdarzyli wszystkie słabości swoich rywali. Są dzisiaj dla rywali bezlitośni. Lada chwila, Witek zagwiżdża po raz ostatni, a oni znów strzelają. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Sędzia właśnie zakończył ten mecz. Wszystko w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy. W fazie grupowej, także słyszymy się zaraz w karierze ambasadora Chowo Matki Real Madryt. Także to była kariera reprezentacji Pawła Matki, więc do usłyszenia za chwilę. Nie zapomnijcie łapka w górę, subów z dzwoneczkiem i jeszcze przepraszam za rozwaz za ten tryb podatkowy. Co złego to nie ja, do usłyszenia i cześć!